wiosną. Twarde bruki nie pachną wiosną. Dzień dobry Państwu, w tym klimacie lat 60. przywitaliśmy się z Państwem w studio, goście. Ekologiczny Kołobrzeg, Krzysztof Plewko. Dzień dobry. Dzień dobry. Tadeusz Twardy, przyrodnik. Dzień dobry. Najważniejsza osoba w tym składzie, o której legendy już krążą, Maria Nagiełka. Witam serdecznie. Bez przesady, dzień dobry. No, panie Marianie, dzieje się. Gdyby nie pan, to byśmy tutaj jako dziennikarze nie mieli 30% pracy mniej. Za chwilę historyczna sesja Rady Miasta. Będziemy mówić o tym, radni będą decydować, jaki będzie Kołobrzeg przez najbliższe lata. I dzisiaj zaprosiłem panów w tym rozszerzonym składzie. Informacja dla radiosłuchaczy, że kto z państwa chciałby nas zobaczyć, to jesteśmy bezpośrednio na portalu informacje.kołobrzeg.pl. Można transmisję z tej audycji oglądać. I jak się rzekło przed tą historyczną sesją Rady Miasta, ostatnie spotkanie, w zasadzie co prawda jeszcze kluby się spotykają i radni do ostatniej chwili zdaje się nie wiedzą co zrobią, przynajmniej nie wszyscy, ale dzisiaj spędzimy tą niecałą godzinę, ażeby uporządkować wiedzę na ten temat. Na temat inwestycji, na temat storczyków, na temat zadowolenia ekologów, czy też niezadowolenia. A pioseneczka z refrenem "Na betonie kwiaty nie rosną" sugeruje tylko, żebyśmy popatrzyli na to odpowiednio szeroko. Ponieważ nikt w latach 60., kiedy powstawał ten utwór, nie przypuszczał, że będzie tak nadal aktualny. W dalszym ciągu nie opanowaliśmy technologii, żeby na betonie kwiaty rosły. Oczywiście proszę nie traktować tego osobiście, bo zmieniły się technologie. Już nikt nie betonuje łąk, co nam kiedyś groziło i czego bali się pokolenie dzieci i kwiatów. A tak jak tutaj siedzicie, to chyba w dżinsach i z długimi włosami wszyscy chodzili. To odpytam na początek. Panie Marianie, jak to na studiach? Nie, ja mam zupełnie inną drogę życiową, także skromnie i spokojnie. Ale w okresie studenckim te ruchy pacyfistyczne gdzieś tam... A to tak, tam to były, był jakiś tam margines, ale nie, to ja studiowałem w latach 60., także to było jeszcze spokojnie. Potem chyba się zaczęło. Pan Krzysztof? Ja tutaj wypowiem się na temat tych kwiatów, które poniekąd na betonie mają nie rosnąć. Właśnie technologie poszły tak do przodu, że w tej chwili robi się tak zwane tarasy. Pan Marian na pewno wie jako budowlaniec, na dachach rosną kwiaty, więc... Ale posiać się nie da. No, na samym betonie nie, ale podłoże odpowiednie i rosną kwiaty, są posiane. Wspomnienie pana Tadeusza Twardego. Panie Tadeuszu, pana młodość i jak ten nurty hipisowsko-pacyfistyczne wtedy pan wspomina? No, mnie to nie interesowało, ponieważ byłem wówczas zbyt młody na to, co się działo, a poza tym interesowały mnie inne rzeczy, nauka, szkoła, tym się zajmowałem. Ale się zdystansowali, no nie mogę. A narzeczone może wasze, a może wasze dzieci już, nie? Panie Jarku, niech pan przestanie, to są inne czasy, myśmy mieli inne warunki. Powoduje, żeby trochę zmniejszyć napięcie. A napięcie jest. Zacznijmy w takim razie od próby reasumpcji na chwilę przed głosowaniem stopień zadowolenia ekologów, czyli pana Tadeusza Twardego i Krzysztofa Plewko. Czy pan Marian dalej się jawi jako ten, który może zniszczyć ekologię pod Kołobrzegiem? Czy te poglądy się jakby wyłagodziły już? Nie pan Marian, każdy praktycznie może tę ekologię zniszczyć, jeżeli będzie działał niezgodnie. No ale mówimy o tym konkretnym. Tutaj konkretnym przynajmniej boi się z tego. Boi się zabudowy Mirocic, czy nie? Boję się zabudowy Mirocic, nieodpowiedniej zabudowy Mirocic i to mówiłem od początku. Chciałem uczciwych, solidnych badań i opracowań i wtedy podejmować decyzje. No i jak jest w tej chwili? Bo mówimy na antenie o tym od pół roku co najmniej, dosyć często. W tej chwili po naszych rozmowach, po naszych takich małych dyskusjach pan Marian zadeklarował wycofanie się
na południe, odpowiednio daleko, żeby nie zagrażać borowinom. Chcemy to jeszcze domówić, żeby być pewnym, że tak będzie, że później się coś nie zmieni, bo właśnie różnie bywa. I wtedy nasza opinia będzie też inna niż do tej pory, bo do tej pory było mówione całe... Zaraz głosowanie, teraz jest inna, będzie inna. Jak w tej chwili jest, dzisiaj, tu to jak znaczy, siedzimy? Zaraz głosowanie, to właśnie z tym zaraz głosowanie. Wczoraj nam, co niektóre osoby z Kołobrzegu, strasznie zamieszały sytuację. No konkretnie. Pani Urszula Drzega-Matuszczak. Co zrobiła? Sprowadziła panią dyrektor RDOŚ-u. No to dobrze. Potajemnie, właśnie, no że potajemnie. Nie dobrze, potajemnie, powiem wprost. My żeśmy wypracowali przyjazd pani dyrektor. Nie wiem, jak radna może coś robić potajemnie. No może, bo jeżeli dowiaduje się od pana, od pana mówię w przenośni, czyli z mediów, że zostały nawiązane kontakty nasze z panią dyrektor i przyjedzie pomóc nam między innymi z tymi storczykami, o których tak głośno było. Panie Krzysztofie, niech pan to sprecyzuje, bo niepokój pan sieje w tej chwili. Radna zaprosiła urzędników, żeby się przyjrzeli storczykom, jak rozumiem. Radna dowiedziała się, że urzędnicy są zaproszeni. Tak. Urzędnicy dostali nasze materiały mailem, pracowali na naszych materiałach, mieli przyjechać i pójść na Mirocice z panem Tadeuszem, który jest specjalistą, nie tak jak pani Urszula Drzega. Wyszło inaczej. Powiem wprost, że potajemnie zostali sprowadzeni, bo my nie zostaliśmy poinformowani. Powinniśmy być poinformowani i wcale byśmy żadnej walki z nikim nie prowadzili. Po prostu pan Twardy, jako człowiek, który te Mirocice zna od podszewki, uczestniczyłby w tej wizytacji. Ale cóż urzędnik nam złego zrobił? Niech sobie przyjeżdża ile chce. No, jaka jest siła sprawcza pana urzędnika czy pani urzędnik w tej chwili, jeżeli przyroda sama powiedziała... Co sądzi? Bardzo tym, duża, bo jeżeli pan nas zaprasza, tak jak tutaj, jako stowarzyszenie, które w tym, tak powiem kolokwialnie, też siedzi, no to w tym momencie powinniśmy uczestniczyć również w tych pracach, nie uczestniczyliśmy. Pominięto pana. Pominięto nas, a zwłaszcza pana Tadeusza. Panie Tadeuszu, ma pan jakiś dyskomfort z tego powodu? No ja otrzymałem informację, że ta ekipa z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ma być w środę po południu, czyli dzisiaj po południu. Bardzo się zdziwiłem, gdy otrzymałem z innego źródła informację, że oni przecież byli wczoraj. No i wydali już komunikat, tak? I że przygotowują się, aby wydać komunikat na ten temat. No wydali, bo widziałem w naszej telewizji kablowej, tak, że jest wszystko w porządku. I w związku z tym jest pewien dyskomfort. Oświadczenie zostało wydane, że można przyjąć studium w tym zakresie, jeśli chodzi o Mirocice, a inwentaryzację przeprowadzić później na rzecz planu zagospodarowania przestrzennego, który będzie opracowywany. Panie Marianie, pan uczestniczył w tym spisku tajnym? Nie, oczywiście ja tam w ogóle o tym się dowiedziałem. Jak panie wróciły z tego terenu, że coś no, się nakręca. Ale musiały wejść do pana na teren, ale musiał pan nie, wyrazić to, zgodę. To posłałem kierowcę, który otworzył szlabany i pojechali i zobaczyli. A sam pan nie jechał tam? Nie, broń Boże, nie byłem. Gdzie chodzili, co robili? No z grubsza wiem, gdzie chodzili, ale może to jest, ja myślę, że nie zagłębiamy się w szczegóły, ja bym powiedział trochę inaczej. Jesteśmy tutaj w gronie Kołobrzeżan i pan Twardy ma dogłębną wiedzę na temat Mirocic. I kolej rzeczy w tej chwili jest taka, bardzo proszę o dopuszczenie w przypadku Mirocic o uchwalenie tych planów, które myśmy tam ostatnio zaproponowali, a więc wycofanie z obszaru górniczego tam do faktycznej drogi, która rozgranicza pewien taki logiczny teren. I następnym etapem decydującym, z którym ja przyjdę do Rady, to będzie plan zagospodarowania przestrzennego, który będzie opracowany przez służby miejskie na nasz koszt, bo to będziemy zabiegali o to. I będzie tam punkt pierwszy inwentaryzacja przyrodnicza. I punkt pierwszy to będzie, poproszę pana Tadeusza Twardego, żeby całą wiedzę, jaką ma na ten temat, przekazał zespołowi, który tą inwentaryzację będzie robił, bo przecież mi nie zależy na tym, żeby pana Tadeusza czy kogokolwiek oszukać, wyprowadzić w pole i przechytrzyć, bo to się, to nie ma... No nie, no, storczyki nie, bo procedura... Zakwitną i będą. Dobrze, procedura jest taka, że jak nie stanie się pana Tadeusza
udział na początku przy opracowaniu tej inwentaryzacji, no to będzie później, kiedy ujawnią tę inwentaryzację, wyłożą do publicznego wglądu i tam ujawni ewentualnie jakieś niedociągnięcie. Panie Marianie, a czemu pan, przepraszam, tak zapytam, może naruszę jakieś tajemnice handlowe, nie chciałby pan jeszcze poczekać z miesiąc, dwa, żeby to na spokojnie, czy pan musi już rozpoczynać tę inwestycję? Nic nie muszę, ja tylko zależałoby mi na tym, żeby w tej chwili podjąć decyzję i most już teraz wprowadzić ekipę, która by inwentaryzowała tą przyrodę, bo jeżeli przegapimy miesiąc, dwa, to mamy następny rok, dopiero następny rok okres znaczy wegetacyjny. Nie zdąży pan... Okres wegetacyjny w tej chwili biegnie, zaczął się i jeszcze jest moment uchwycenia. Panie Tadeuszu, czy takie rozwiązanie zaproponowane tutaj w obecności kilkudziesięciu tysięcy słuchaczy pana satysfakcjonuje? Powiem tak, jeżeli studium będzie przyjęte, jeśli chodzi o Mirocice, w tym kształcie lub ewentualnie z poprawkami, jakie pan Marian tu chce wprowadzić, czyli odsunąć się od złoża Borowiny. To już jest zdeklarowane, to już jest napisane. Deklaracja jest. To jednak nie zmienia stanu rzeczy, ponieważ ja wyobrażałem sobie tak, że przed uchwaleniem studium będzie sporządzona inwentaryzacja. Na bazie tej inwentaryzacji będą zaproponowane ewentualnie formy ochrony tych skupisk roślin chronionych, na przykład w postaci wydzielenia fragmentu terenu wielkości 2, 3, 5 arów, bo to są bardzo niewielkie odcinki terenu. Wydzielenie geodezyjne tych obszarów i na przykład ustalenie, uchwalenie na tych obszarach użytku ekologicznego. Panie Marianie, jest taki wariant możliwy? Teraz, jeżeli będziemy robić inwentaryzację po przyjęciu studium, to plan zagospodarowania przestrzennego nie może odbiegać od ustaleń studiów zgodnie z przepisami. W związku z tym nie będzie można wprowadzić takich form ochrony przyrody, ponieważ będzie to niezgodne ze studium. Teraz, jeśli chodzi o inwentaryzację, inwentaryzacja dobrze przeprowadzona powinna trwać co najmniej jeden okrągły rok, cztery sezony wegetacyjne. Ewentualnie pełny okres wegetacyjny, ewentualnie. A okres wegetacyjny rozpoczyna się od chwili topnienia śniegów. To znaczy, jak śniegi topną i topnieją, na przykład można spotkać już grzyby chronione, ściśle chronione, na przykład czarkę austriacką. Nie wiem, czy ona tam występuje. To należałoby stwierdzić. Poza tym szereg innych roślin, które występują w chwili topnienia śniegów, potem one zanikają, w ogóle śladu nie ma. W związku z tym, jeżeli rozpoczęlibyśmy inwentaryzację teraz, w połowie maja, to ona powinna się skończyć w przyszłym roku, w połowie maja. I wówczas będzie pełny okres wegetacyjny, nic tam się nie ukryje z tego, co na tym terenie się znajduje. A znajdują się grzyby chronione ściśle, na przykład mądziak psi jest stanowisko, są jeszcze inne grzyby. Tu nie tylko chodzi o rośliny i zwierzątka. Panie Tadeuszu, ja bym tutaj chciał precyzyjnie, żebyśmy się rozstali, bo no dosłownie wyjdziemy ze studia i za dobę jest głosowanie, tak? Więc chciałbym, żebyśmy wydali jakiś komunikat jasny i precyzyjny. I teraz, jak rozumiem, chodzi o to, czy pan Marian, czy inwestor może odczekać czas na przyjęcie studium, czy będzie dociskanie kolanem radnych, bo no ktoś docisnął już radnych kolanem. Sam przyjazd tych urzędników odbieram to jako fatalną manipulację. Pan Marian nie bierze w tym udziału, więc proszę to sobie proszę tego nie przeżywać osobiście, ale ktoś zrobił niedźwiedzią przysługę, no bo manipulacja jest ewidentna taka, że aż po prostu śmiech ogarnia. No, mamy wydać coś, urzędnicy zamówieni przyjeżdżają w gabinecie prezydenta, wygłaszają pod kontrolą niejako opinię. No, fatalna przysługa niedźwiedzia, ja tak to oceniam, ale być może w tym szaleństwie jest metoda, więc uściślijmy. Ale może pan Jarko ją poprowadził troszeczkę inaczej, jeśli można, przepraszam, bo te uwagi, jakie tu przed chwilą zgłosił pan Twardy, one są oczywiste, ale na etapie planu zagospodarowania przestrzennego. Przypominam, że ten teren jest terenem objętym Naturą 2000, a więc jest podwójnie
starannie trzeba tam te dokumenty przygotować i to jest ten stopień szczegółowości, ale o którym... Ale pan rozumie, że jest obawa, że... Ale zaraz, tylko, że ten stopień szczegółowości dokumentów, o których pan Tadeusz Twardy mówi, to jest obowiązujące na etapie planu zagospodarowania przestrzennego. W studium są na tyle ogólne zapisy, że te wszystkie uwagi pana Tadeusza mieszczą się i to jest... Ale panie Marianie, przy całym szacunku, bo każdy rozmówca, z którym rozmawiał na temat Mirocic, a ostatnio mieliśmy przyjemność gościć na antenie wiceministra Stanisława Gawłowskiego, który bardzo pana skomplementował i każdy rozpoczyna od niewątpliwych pana zasług, ale jeżeli jest wątpliwość tego środowiska, niech pan weźmie pod uwagę, przysługa jest niedźwiedzia, dlaczego? Przecież nie tak dawno urzędnicy twierdzili, że tam jest 20, mniej niż 20 stanowisk. Z pełnym impetem. Kłamano w żywe oczy. Teraz się okazało, że jest kilkaset i raptem zmiana... Panie Jarku, to jest nieprawda, bo to się działo w mojej obecności i różnica poglądów między mną a panem Tadeuszem Twardym w tamtym momencie była taka, że pan Tadeusz mówi o całym Mirocicach, a myśmy przytaczali przykład, gdzie była inwentaryzacja zrobiona dla celów wycinki drzew i tam na tym odcinku porównywalnym pan Tadeusz zauważył około 1000. Ja byłem na posiedzeniu, tu nie był... Komisji, nie, to była komisji. To była na komisji, komisji tak. Występowała autorka, która wręcz, no nie powiem, że nas wyśmiewała, pani, która opracowywała studium, ale powiedziała, jakie storczyki, w ogóle tam jest kilkanaście roślin. No. Kilkanaście stanowisk, ale, więc było ewidentne kłamstwo urzędnicze. Punkt pierwszy. Ja się teraz nie dziwię ekologom, że niespecjalnie, że tak powiem, biorą za dobrą monetę pana deklarację, że... To dobrze, no to w takim razie... Ja przepraszam, ale... Ale to może uporządkujmy. Jeżeli jestem tak hołubiony i to dlaczego raptem jestem w tym miejscu już najgorszy, jaki tylko można. Nie, przecież proszę Marianie, państwa, ja w tym mieście no, mam jakieś nazwisko wyrobione i nie dopuszczę do sytuacji takiej, żeby cały dorobek mój wieloletni... Panie Marianie, ale padł. Nie ja kłamałem na komisji, ale dobrze, tylko pani ale Siekierska, która w żywe oczy zostawmy urzędników, poruszujmy się... Ale prezydent podejmuje wszelkie działania na podstawie opinii urzędniczy. W tym wypadku doszło do kłamstwa, więc... Ale kłamstwo, nie, ja tutaj abstrahuję od, bo nie chcę się w to zagłębić, natomiast potwierdzam, że w studium zapisy ogólne są na tyle pojemne, że wszystkie te uwagi, które pan Tadeusz wnosi, będą oczywiście musiały być uwzględnione i to jest dla mnie oczywiste. Poza tym, proszę państwa, ja na początku już powiedziałem, zapraszam pana Tadeusza, żeby ujawnił wszelką wiedzę na ten temat temu zespołowi, który będzie inwentaryzację robił, ponieważ tutaj nikt nikogo nie może wyprowadzić w pole. Dziennikarze zmanipulowali. No, dobrze, na Boga, bo dziennikarze już też tam się czasem... Chodziłem na komisję, zostałem, bardzo się fatalnie na tej komisji czułem, bo pani się zachowywała po prostu makabrycznie i się okazało, że kłamie. Ale zebraliśmy się plotkować o pani... Nie plotkować, to były fakty. Tylko czy rozmawiać o meritum sprawy. Skłamano opinię publiczną w Kołobrzegu, że tam nie ma wielkiej ilości stanowisk storczyków. Są. Kłamstwo ewidentne, kropka. Spuśćmy głowę nad tym kłamstwem i róbmy tak, żeby wypracować dobrą decyzję. Zaproponowałem procedurę. Pan Tadeusz, który wszystko wie, ma to wszystko ujawnić zespołu. Panie Tadeuszu, ekolody, do głosu. Można. Więc ja tu wynotowałem kilka przykładów odnośnie listery właśnie jajowatej, tego storczyka. Chrońmy przyrodę ojczystą, jest takie wydawnictwo. Nowe stanowisko listery jajowatej nad jeziorem Miedwie. 49 osobników. Wielka sensacja, artykuł. W kolejnym roku okazało się, udokładniono 63 okazy. Przegląd przyrodniczy, 2012 rok. Nadwarciański Park Krajobrazowy. 160 osobników w trzech lokalizacjach. Na jednej 151 sztuk, na drugiej lokalizacji 7 sztuk, na trzeciej 2 sztuki. Klub przyrodników na stronie internetowej swojej. Stanowisko listery koło Sulechowa. Znajduje się w niewielkim zadrzewieniu w Olsztynie w wieku 40-50 lat na obszarze 2-3 arów. Występuje kilkaset osobników tego gatunku. Takiego zagęszczenia listery oraz tak okazałych osobników nie spotkaliśmy dotychczas w żadnym z miejsc ziemi lubuskiej. Wartość i wyjątkowość tego faktu szybko docenili również miejscowi radni, uznając to miejsce za użytek ekologiczny. Proszę państwa, na terenie Mirocic jest tych lister rzędu 1000 sztuk.
pan Plewko był, oglądał przy samej drodze, o której pan Marian w tej chwili wspominał, na jednej lokalizacji jest co najmniej 500 sztuk. Na jednej lokalizacji, a występują tam 3 lokalizacje. Ja pokazywałem tylko listerę. Od strony południowej jest lokalizacja wielkości kilku arów, gdzie występuje, no trudno, nam się nie chciało liczyć. Mhm. Trzeba by powierzchnię próbną wyliczyć, załóżmy 5 na 5 metrów, wyliczyć te storczyki i proporcjonalnie później pomnożyć przez powierzchnię ogólną. Panie Tadeuszu, jest dokumentacja filmowa, pan Robert Ziemba. Niesamowita historia, ale nie wiem, czy legalnie, czy nie. Nie, pomału. Do tej dokumentacji pana Ziemby i komentarza, jaki pan Tadeusz tam zamieścił. No, panowie się poruszali po strefie, która nie jest przewidziana do zabudowania i to mnie denerwuje, bo piękne drzewa, które w domyśle ja chciałbym panie tam powiedzieć. Panie Tadeuszu, gdzie byście chodzili w takim razie? Po terenie, gdzie jest planowana zabudowa. Panie Tadeuszu, już to ja panu pan mapę pokażę, pan, po której ten park chodził. Bardzo jest proszę. Nieprawda. Ale ja patrzę od strony studiów. Od strony studiów. Tak. Przecież panowie poruszaliście się o tutaj. Przy jeziorze, tu. Tak, a to jeszcze z kolei. Tam się nie ma. Pokażmy, bo przypomnę państwu, może pan uprzejmie, prawda, tak jest troszkę niewygodnie do tego obiektu. I państwo moglibyście zobaczyć. Panowie się poruszaliście tu, bo tak jest. No tak, tu. Tak. A my mówimy o terenach tamtych. I tu storczyki są w tym rejonie? No dobrze. I tu od południa są. No natomiast tu ich nie ma. Myśmy tu wstępnie. Ale dobrze, ale te drzewa pan pokazywał tutaj, jakie piękne drzewa. Ale nie storczyki. Nie. Drzewa. Drzewa, ale storczyków nie. Bo storczyki. Nie, panie Marianie, o wyciętych drzewach nie mówiliśmy wtedy. No, to duże drzewo. W internecie to sugestia, że one będą nikowe. I wracamy. Panowie, Jezus, zgodność, gdzie chodziliście? Oczywiście, myśmy szli tą trasą. Panie Marianie, bo pan się zdenerwował trochę. Ja się zdenerwowałem, bo ponieważ zostały tam wypowiedziane takie słowa, które nie pasują do konkretnej lokalizacji. Chodziliśmy na południe od tej drogi, która według pana Mariana ma być granicą teraz. Tak. Na południe tej drogi, czyli no dobrze, ale tam, gdzie jest. Bo my chodziliśmy przy drodze i chodziliśmy jeszcze dalej. Jezioro i te stawki i tak dalej. Jezioro jest na północ. Jezioro jest na północ od drogi, a my chodziliśmy na południe. Gros zdjęć się stamtąd znalazło. Przecież panowie chodzili w butach gumowych, to ja wiem, gdzie są mokradła i gdzie to jest. Jeden pan chodził. No ale wie pan, panie Marianie, już na tym etapie są różnice zdań. Ale proszę pana, ale dobrze, ale my się będziemy, wie pan, dlatego, że jak ja pana proszę, żeby pan mi powiedział, gdzie to jest, to pan mi nie chce powiedzieć. No bo się boją. No dobrze, w porządku, no to jest chyba moja rozsądna propozycja, że będzie zespół, pan Tadeusz ujawni i wszystko będzie zainteresowane. Czy to jest dobra propozycja? Dlatego prosiliśmy tutaj panią z RDOŚ-u, żeby przyjechała w mojej obecności. Ja miałem pokazać. No ale kto zaprosił tą panią? Pani Grzega? Nie, zaprosiliśmy. My jako stowarzyszenie przesłaliśmy pani dyrektor dokumenty, na których pracowała, a weszła w to, powiem kolokwialnie, z butami pani radna. Ktoś mówi, robi panu Marianowi niedźwiedzią przysługę. Bo to jest niedźwiedzia przysługa panu Marianowi. Tego, że my się po prostu sprzeczamy o jakieś procedury i tak dalej. Ja zmierzam na skróty do procedury chyba najbardziej sprawiedliwej. Będzie zespół, który będzie inwentaryzował przyrodę w tamtym momencie. Pan Tadeusz będzie zaproszony do tego zespołu, jak sobie będzie chciał i będzie miał wszystko możliwość pokazać. I to będzie wszystko ujawnione i to po uwzględnieniu tego wszystkiego będzie dopiero projektowanie i tak dalej. Chwila przerwy muzycznej i reklamowej. Bardzo proszę. Słuchacie audycji Rozmowy z widokiem na... Wracamy już za chwilę. Radiowa Giełda Pracy.